witam serdecznie naszych radiosłuchaczy zza oceanu, z USA i z Kanady, którzy w tym momencie dołączają do grona naszych słuchaczy poprzez stacje naziemne. Witam was serdecznie i pozdrawiam, drodzy rodacy z Torunia, z Polski. I bardzo mi miło, że możemy być teraz wszyscy razem w tej naszej wielkiej, poszerzonej rodzinie, w rodzinie Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam szczególnie tych, dla których ten dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym, solenizantów i wszelakich jubilatów obchodzących różne swoje rocznice, ważne dla siebie wydarzenia. I niech nas w to wspólne spotkanie wprowadzi kilka taktów muzyki. Sądząc, że rozpocznie już normalne życie po przyjeździe z łagrów sowieckich, gdzie przebywał po 1945 roku, w 1948 roku ujawnił się z nazwiska, bo w łagrach przebywał pod fikcyjnym nazwiskiem Walenty Gdanicki i od tego momentu rozpoczęła się inwigilacja przez Urząd Bezpieczeństwa, która zakończyła się w 1950 roku aresztowaniem. Generał Fieldorf Nil został powieszony po sfingowanym procesie. Do dziś nie wiadomo, gdzie został pochowany. Członek polskiej wyprawy na K2, Denis Urubko, samodzielnie podjął próbę wejścia na K2. Według komunikatu polskiego himalaizmu zimowego Urubko opuścił bazę, nie informując kierownictwa wyprawy. Rzecznik narodowej wyprawy na K2, Janusz Majer, powiedział, że wspinacz chce wejść na szczyt jeszcze w tym miesiącu. Potwierdzam to, że tak się zdarzyło. Denis, on wychował się w górach Tien Shan i tam jest sezon zimowy, tam trwa od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego. No i on się tam upierał, żeby jednak mieć szansę zaatakować przed końcem lutego. Te zespoły, które tam wyszły już i które wyjdą jutro w kolejnym dniu, będą stanowiły też zabezpieczenie ewentualnej próby Denisa. Himalaista Rafał Fronia mówi, że samotna próba zdobycia K2 przez Denisa Urubkę jest działaniem bardzo ryzykownym. W rozmowie z Polskim Radiem Wrocław podkreślał doświadczenie Denisa Urubki, ale i niebezpieczeństwo samotnej próby zdobycia szczytu. Nie spotkałem tak szybko wspinającego się człowieka jak Denis i tak bardzo zdeterminowanego i tak bardzo doświadczonego. W związku z tym jest szansa powodzenia tego ataku szczytowego. Natomiast jest to szalenie niebezpieczne. Tam niebezpieczeństwo to widzę po sobie. Lawiny, latające kamienie. Jest tak dużo, że wspinanie się bez partnera no jest po prostu balansowaniem na bardzo cienkiej linie i starej linie i do tego przetartej. W związku z tym podjął to ryzyko. Kierownictwo wyprawy planuje atak szczytowy na K2 na początku marca. Rosyjskie MSZ zaapelowało do Stanów Zjednoczonych o dialog w sprawie wydarzeń na Półwyspie Koreańskim. Według wiceministra Igora Morgułowa sytuacja w tamtym regionie wymaga wspólnych działań Moskwy i Waszyngtonu. Według rosyjskiego dyplomaty Moskwa wezwała Waszyngton i Pjongjang do podjęcia bezpośredniego dialogu. Mamy nadzieję, że Amerykanie i Koreańczycy uświadomią sobie, że nie ma alternatywy dla pokojowych rozmów, oświadczył Igor Morgułow. Wiceszef rosyjskiego MSZ przypomniał, że dzięki igrzyskom olimpijskim, które odbywają się w Korei Południowej z udziałem delegacji z Korei Północnej, zostało otwarte okno wielkich możliwości. W piątek Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na osoby i firmy, które umożliwiają Korei Północnej zaopatrywanie się w ropę. Za łamanie embarga na czarną listę trafiło 27 firm i 28 statków, a także jedna osoba fizyczna. Od ubiegłego roku obowiązuje rezolucja ONZ zezwalająca na działania, które odcinają Pjongjang od źródeł dochodu i dostaw materiałów wykorzystywanych w przemyśle jądrowym i zbrojeniowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym mrozem. Wydano ostrzeżenia dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz dla południowych części województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. W północno-wschodniej Polsce prognozuje się temperaturę minimalną tej nocy od minus 19 do minus 15 stopni. Miejscami spadnie nawet do minus 23. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 13 do minus 8. Na południu kraju tej nocy
od minus 15 do minus 18, a na pozostałym obszarze od minus 22 stopni do minus 18. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po godzinie 2. Powtórka programu. Ideologika. Ojciec Mariusz Bigiel. Szczęść Boże. Pastor Michał Jabłoński. Mohamed Adam. Assalamu alaikum, witam. Muzułmański Związek Religijny. Ideologika, witamy Państwa bardzo serdecznie. Co to jest? Waży sobie 21 gram. Nikt tego na oczy nie widział. Właśnie. Rzekomo każdy z nas ją ma i to nas różni od zwierząt. Chciwość? Chciałem już tak uduchowić trochę do naszą rozmowę. Nie, jeśli chodzi o zwierzęta, to już Salomon, mądry król Salomon, mędrzec, mówił, a skąd wiadomo, że dusza ludzka po śmierci idzie do Pana, a dusza zwierząt nie idzie tam, prawda? I już takie pytanie składano, czy naprawdę dusza zwierząt różni się od duszy ludzkiej, prawda? To już wtedy, kilkanaście wieków temu, u Żydów jest duch, dusza i ciało. Jest duch i dusza, prawda? Także to jest prawda, nie już coś innego. Duszy, jeśli chodzi o zwierzęta, to jest tylko ten człowiek, duch, który powoduje, że istota żyje. Natomiast dusza jest... Proszę Państwa, dziadom płacą i oni jeszcze to kłamią. Dla Żyda z Biblii duszą to jest człowiek, żywy człowiek. Nigdy to nie jest dusza, która się ulatnia. To, co się ulatnia, to było platoniczne, to było potem. Tak jak katolicy nie są chrystianizmem, bo są tylko nominalnym chrześcijaństwem z nazwy, tak samo i Żydzi ewoluowali, zmienili swoją wiarę, pomimo że Jahwe im zabronił chodzenie w praktyki i zwyczaje narodów pogańskich, bo Żydzi zawsze przechodzili, Żydzi zawsze podróżowali. Także proszę Państwa, o tej duszy i o duchu mówią źle. My przechodzimy z powrotem już na Radio Maryja. Ponad 1000 dorosłych osób. Akademickie kluby obywatelskie z całego kraju poparły władze Rzeczypospolitej w obliczu antypolskiej kampanii prowadzonej w związku z nowelą o IPN. Rząd, prezydent oraz parlament powinny twardo stać na gruncie prawdy i nie ulegać antypolskim środkom przekazu, politykom i ludziom złej woli, którym zależy na eskalacji sztucznego konfliktu. Czytamy w oświadczeniu AKO. Zaznaczono w nim, że Polska ma niezbywalne prawo do samostanowienia prawa oraz zgodnego z udokumentowanymi faktami historycznymi ukazywania dziejów naszego państwa i narodu, a także obrony swojego dobrego imienia. AKO wyraziły też sprzeciw wobec fałszowania historii, to jest oskarżania Polaków i polskie państwo o systemowe współuczestnictwo w Holokauście. Trzeba stanowczo głosić prawdę. O to apelujemy i popieramy polskie władze, podkreślił profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Agresja, która się pojawia w skali międzynarodowej przeciwko Polsce i przypisywanie Polsce, państwu polskiemu, które w czasie wojny przecież było państwem podziemnym i narodowi polskiemu, a narodowi, który był ofiarą po Żydach największą w czasie II wojny światowej, przypisywanie sprawstwa Holokaustu jest po prostu nie do zniesienia. A szczególnie nas boli to, że w tej sprawie polska opinia publiczna nie jest jednolita, że próbuje się wykorzystywać tę problematykę także do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Chcieliśmy po prostu powiedzieć, że dajemy twardo w obronie działań rządu. Uważamy, że te działania są bardzo słuszne. Trzeba bronić prawdy i trzeba bronić godności zarówno naszego narodu, jak i państwa. AKO imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaapelowały też do polskiej opinii publicznej, aby w sprawie dobrego imienia Polski wypowiadała się jednym głosem. Ta sfera nie może być przedmiotem sporu politycznego, a zwłaszcza rozgrywanego na forum międzynarodowym, zaznaczono. Oświadczenie można podpisać na stronie m.in. AKO Poznań. Dobrze, że teraz udało się sprawnie przeprowadzić proces nominacji, powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Paweł Mucha.
odniósł się do komunikatu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które poinformowało o szczegółach nominacji generalskich. Wśród awansowanych są m.in. szef sztabu generalnego generał broni Leszek Surawski oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych generał Jarosław Mika. Prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON Mariusza Błaszczaka mianował 14 oficerów na pierwszy i kolejne stopnie generalskie i admiralskie. Akty mianowania zostaną wręczone 1 marca w Pałacu Prezydenckim w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, mówi prezydencki minister Paweł Mucha. Bardzo dobrze, że udało się tutaj sprawnie ten proces przeprowadzić. Na wniosek pana ministra Mariusza Błaszczaka będzie pan prezydent 1 marca wręczał nominacje generalskie. To są zarówno nominacje w ramach Korpusu Generalskiego, m.in. powołanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stopień generała, pana generała Surawskiego, plus inne awanse, także w tym pierwsze powołania generalskie. To jest efekt wniosku Ministerstwa Obrony Narodowego uzgodnionego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego przy akceptacji pana prezydenta. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja i trzeba się z niej cieszyć, że tutaj ta współpraca jest dobra. Z powodu sporu między MON i ośrodkiem prezydenckim awanse generalskie nie były wręczane 11 listopada ani 15 sierpnia ubiegłego roku. Przyczyną braku awansów było, jak informowało BBN, m.in. rozbieżności było, tak powstało. Nie można mówić o duchu, o duchu, o tym 100 lata. Może nigdy w to nie wierzył. Chowali na siedzącym działu 6 razy do zmartwychwstania w nadziei. Nie do żadnego nieba. Kandydatów na komisarzy wyborczych. Ale ciemni, którzy pojęcia zielonego nie mają o Biblii. Ja mówię, co to za dziennikarz z Radia 24, jak on nie miał w ręku Biblii, jak on Biblii nie studiował, nic nie wie, to co z niego za misjonarz. On przekazuje tylko syf, tak, jaki gdzieś zasłyszał sam. Przekazuje jako przekaźnik. Do partii politycznej. Trzeba się zastanowić, co się wierzyć i potem pomówić jako misjonarz. Wskazał, że nowe stanowisko przyczyni się do większej transparentności wyborów. Postulaty, które były zgłaszane przez ruchy ochrony wyborów, przez ruchy uczciwych wyborów, zostały umiejscowione w nowelizowanej ustawie o ordynacji wyborczej. I począwszy od tych technicznych rozwiązań typu przezroczyste urny czy kamery, po takie praktyczne, jak na przykład rozdzielenie tych komisji, które liczą głosy i tych komisji, które przeprowadzają same wybory, tak żeby tutaj nie było łączności, aż po nadzór przez komisarzy wyborczych. Nowe przepisy to jest zawsze pewnego rodzaju ryzyko, że można popełnić błąd i dlatego komisarze wyborczy powinni być jak najlepiej przygotowani. I dlatego właśnie spośród środowiska prawników i środowiska najróżniejszych osób, które potrafią czytać przepisy, powinien składać się ten zbiór komisarzy wyborczych. Spośród osób przedstawionych przez MSWiA Państwowa Komisja Wyborcza powoła 100 komisarzy na 5-letnią kadencję. Będą oni m.in. zarządzali drukiem kart do głosowania. Od początku przyszłego roku będą również dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Chętni do ubiegania się o stanowisko komisarza wyborczego mogą jeszcze do najbliższego poniedziałku przesyłać swoje zgłoszenia. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zaapelowała o nieupolitycznianie budowy pomników upamiętniających ich bliskich. Monument stanie przy placu Piłsudskiego w Warszawie. Pomnik zostanie sfinansowany ze zbiórki społecznej. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej krytycznie podchodzą do tej formy upamiętnienia ofiar. Kandydat Platformy na prezydenta stolicy, Rafał Trzaskowski, zaproponował nawet referendum w sprawie pomnika smoleńskiego. Rada Warszawy głosami PO przyjęła także stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika smoleńskiego na placu Piłsudskiego. Ojciec Natalii Januszko, która zginęła 10 kwietnia 2010 roku, Grzegorz Januszko, w imieniu części rodzin zaapelował, aby wokoło pomnika nie robić polityki. Nie chcemy, żeby ten pomnik stał się osią sporu czy częścią kampanii wyborczej. Wydaje się nam, że ten pomnik jest jedną z ostatnich szans na to, żeby nad tym tematem wszyscy się mogli pochylić i nawet te osoby, które nie odczuwają
nie wiem, bólu czy jakiejś specjalnej straty, żeby po prostu zostawiły, żeby te osoby zostawiły ten temat w spokoju. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Blisko połowa osób, które wyemigrowały z Polski w ostatnich latach, chce wrócić do kraju. Wynika z rządowego raportu demograficznego, w którym podsumowano dwa ostatnie lata. Okazuje się, że spośród około 3 milionów naszych rodaków, którzy po roku 2004 wyjechali z Polski, spora część deklaruje powrót z emigracji. Eksperci zwracają jednak uwagę, że ze strony polskich władz konieczne jest stworzenie systemu zachęt dla osób, które chcą przyjechać do Polski. Podkreślają, że ich powrót miałby wpływ m.in. na polską gospodarkę. Osoby, które wyjeżdżały z kraju, często były dobrze wykształcone, a ponadto mają doświadczenie, które brak przybywającym do naszego kraju imigrantom ze wschodu. Ale jak kłamią tym 24, to są zwykli tacy katolicy, którzy byli katolikami. Im się w głowie zakręciło, szukają jakiejś karty, no i przecież oni nic nie rozumieją z tego, że duszą jest człowiek. U Żyda w Biblii nefesz, hebrajskie słowo nefesz, to jest dusza, która może być głodna, która może chcieć jeść mięso, która może ronić łzy z żałości, czyli że może płakać. Dusza jest tu i teraz. No, każde zwierzę też jest duszą. I potwory morskie zaroiły się w morzu. I wszelką duszę żyjącą. Także tak mówi Biblia, słowo hebrajskie nefesz, nic tu nie zmienisz. Nawet nas chwalił bardzo ten Szymon, który rysował tak. No, bardzo kocha Świadków Jehowy, że bardzo ceni Świadków Jehowy, że wierzą, że duszą jest. Tylko w ciągu ostatnich dwóch z naszego kraju wyjechało nawet około 200 tysięcy osób. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja poświęcona zdrowiu. Sympozjum przebiegało pod hasłem Jak żyć dłużej i zdrowo? Profilaktyka leczenia chorób cywilizacyjnych. Spotkanie zainaugurował ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. O roli zdrowego trybu życia w leczeniu chorób kardiologicznych. Że coś lata, że coś... Ja mówię, ludzie, to już to XXI wiek, trzeba wrócić. Jeżeli jesteście uczonymi, wrócić do podstaw, do tego, co było na początku, a nie do czasu, gdy to się ewoluowało, gdy to się zmieniało, nie wiedząc, padało w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. Zwanej postem Daniela. Prelegentka mówiła o dobroczynnych efektach prawidłowego odżywiania. Choroby, które się poddają tej diecie, to są oczywiście zespół otyłości i z tym związane ciśnienia, cukrzycy. To się cofa całkowicie, ale również cofają się degeneracyjne choroby, na przykład brakuje chrząstki w kolanie. Kobieta miała mieć sztuczne kolano, 6 tygodni diety, odtwarza nieistniejącą chrząstkę. Czy biodra, które miało mieć. Ci ludzie żyją, to są długie, długie już okresy. Mamy też przypadki ustąpień bardzo wielu takich zaburzeń czynnościowych. Zgaga, refluks. Zmęczenie, bezsenność. Dieta cofa na poziomie genowym bloki, dlatego my możemy uzyskać normalizację wszelkich badań. Sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zorganizował Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. A my pozostajemy dalej w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W uczelni w sobotę odbyła się premiera spektaklu Adama Mickiewicza pod tytułem Konfederaci Barscy. Sztukę wystawił Studencki Teatr Dobry Wieczór. Reżyserem spektaklu jest ojciec Dariusz Drążek, redemptorysta.
Dramat został napisany w 5 aktach na scenę francuską, a zachował się w zaledwie 2. Studenci postanowili powrócić do tego tekstu z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sejm ogłosił także rok 2018 rokiem Konfederacji Barskiej. Ojciec Dariusz Drążek, redemptorysta, przypomina, że to powstanie narodowe w obronie wiary i wolności trwało blisko 5 lat. To wielkie powstanie obejmujące cały kraj trwało blisko 5 lat, od 1768 do 1772 roku. Konfederacja Barska wraz z Konstytucją 3 maja i Powstaniem Kościuszkowskim wpisały się w zbiorową pamięć Polaków jako przykłady walki o wolność. Konfederacja stała się narodowym sztandarem, wznoszonym zwłaszcza w okresie zaborów. Miała ogromne znaczenie dla przetrwania narodu i do niej najczęściej odwoływano się w XIX wieku. A spektakl zostanie wystawiony 3-krotnie. Sztukę można zobaczyć jeszcze jutro o godzinie 13:30 w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej przy ulicy Droga Starotoruńska 3 w Toruniu. Sztuka trwa 105 minut. Wstęp jest bezpłatny. Tą informacją kończymy wiadomości z Radiu Maryja. Drodzy przyjaciele, kochana rodzina Radia Maria, apostolska rodzina Radia Maria. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przy sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II organizujemy 2 festiwale. O pierwszym, który będzie 2 czerwca w sobotę, czyli w pierwszą sobotę miesiąca czerwca, festiwalu dziecięco-młodzieżowym, od jakiegoś czasu informujemy. Uwaga, dzieci i młodzież! Z młode piersi się wyrwało, z wielkim bólu i rozterca. Tak jak w poprzednich latach, organizujemy również i w tym roku festiwal piosenki dziecięcej i młodzieżowej. W roku szczególnego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości chcemy, by miał on charakter religijno-patriotyczny. Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Zapraszamy zespoły folklorystyczne, schole, chóry i zespoły muzyczne. Aby wziąć udział w festiwalu, prześlijcie płytę demo z prezentacją waszej twórczości, z kilkoma wykonywanymi przez was utworami na adres Fundacji Nasza Przyszłość w Szczecinku. Płyta powinna zawierać wykonywane przez was utwory o tematyce patriotycznej i religijnej. Do płyty dołączcie wypełnioną kartę zgłoszenia, którą znajdziecie na portalu radiomaryja.pl. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa wybierze po 5 zespołów z każdej kategorii wiekowej. Wezmą one udział w koncercie finałowym, który planujemy zorganizować w sobotę 2 czerwca w Toruniu. Dla laureatów przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin oraz dokumenty do pobrania znajdziecie na stronach internetowych radiomaria.pl oraz fnp.pl. Termin zgłoszeń mija 30 marca 2018 roku. Zgłoszenia przysyłajcie na adres Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16, 78400 Szczecinek, koniecznie z dopiskiem festiwal. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowie ojciec Grzegorz Woś. Prosimy pisać na adres poczty elektronicznej o.grzegorz.wos@radiomaria.pl. Festiwal ten jest organizowany ze środków, które otrzymamy z 1%, a wszystko po to, ażeby wychowywać jak najlepiej dzieci i młodzież w duchu katolickim i polskim. Oczywiście będą nagrody, będzie możliwość zapłacenia dzieciom i młodzieży podróży. Patrzcie Państwo na portal Radia Maryja. Ale jeszcze jedno, proszę Państwa. Oczywiście drugi festiwal, który będzie wcześniej od młodzieżowego, dziecięco-młodzieżowego. Drugi festiwal seniorów, także przy naszym sanktuarium. Festiwal 19 maja bieżącego roku, też sobota.
każdy zespół ma wykonać dwa utwory o tematyce maryjnej i o naszej ojczyźnie, patriotyczny. Oczywiście, tak jak już powiedziałem, tematyka festiwalu jest związana z obchodami stulecia niepodległości Polski. W festiwalu mogą wziąć udział zespoły amatorskie liczące powyżej 10 osób, kluby seniorów, domy dziennego pobytu, różne organizacje zrzeszające seniorów, chóry i zespoły parafialne. Zgłoszenia z tekstami utworów, maksymalnie dwie zwrotki, nagrania, demo oraz krótką informacją o zespole należy kierować na adres sanktuarium z dopiskiem festiwal. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 marca, sobota bieżącego roku. Adres sanktuarium to ulica Starotoruńska 3, 87100 Toruń lub e-mailowy sanktuarium@radiomaria.pl. Jury wybierze spośród zgłoszonych zespołów 20 najlepszych, które zostaną zaproszone na koncert finałowy do Torunia na 19 maja 2018 roku. Bliższe informacje można uzyskać pod telefonem Sanktuarium 693 168 247. Powtarzam, 693 168 247. Przypominam jeszcze raz, dwa festiwale seniorów 19 maja i 2 czerwca dziecięco-młodzieżowy. Śpiew, tańce też mogą być. Wszystko, co niesie kulturę polską i kulturę katolicką. Drodzy Państwo, pragnę teraz serdecznie podziękować naszym ofiarodawcom zza oceanu, z USA, z Illinois tym razem. Dziękujemy Wam, drodzy Państwo, że pamiętacie o Radiu Maryja i tę pamięć wyrażacie w tych konkretnych gestach materialnego wsparcia tego dzieła i wielu, wielu innych dzieł, których choćby przed chwilą teraz słuchaliśmy te zapowiedzi. Wiele się dzieje w radiu, wokół radia. I to dzięki Wam, drodzy nasi ofiarodawcy. Biegnę myślami, jak wspomniałem, do Illinois, do miejscowości Hickory Hills i Justice. Te dwie miejscowości i tam są nasi słuchacze i ofiarodawcy. A wśród nich jest w Hickory Hills Państwo Kazimierz i Anna Pekalski, Stella i Diana Piszczor, Teresa Sidor, Maria Sipior, Kazimir i Helen Szarek, Władysław Taguski i Maria Trybula. I miejscowość Justice, Władysław, Anna Piszorka, Marian Bryja, Stanley i Maria Hudoba, Władysław Drost, Bożena i Janusz Dudzik, Stanisław i Aniela Golak, Zygmunt i Ewa XI, Wojciech edukacyjne, Elhof Art, Anna Pacura, kanały edukacyjne, Dom Polonii, Stanisław i no tutaj jesteśmy Stekala, już prawie na samej starówce, to jest Radio Koncita. Możecie Państwo oglądać Radio TFM Euro Koncita. Darby Baby Langström. Oraz miejscowości jeszcze możecie Państwo Aniela przejrzysto, czysto lśniąco. Pokażemy Państwu, nie od dziś mówimy o duszy, że duszą jest człowiek żywy tu i teraz. Nie ma żadnego czegoś tam, co leci. Nawet w Biblii, bo właściwie to przede wszystkim na Biblii opieramy się. Nie ma żadnej duszy, co leci, żadnego ducha. Ja tu już któryś raz słyszę, bo to w Polsce. Polska jest katolicka. To się, proszę Państwa, odbija. To się odbija, no niestety. Dajmy z powrotem na to radio, proszę Państwa, 24. Boskie tchnięcie części, to mówi już jakiś Żyd, a Żydzi nie wierzyli w żadną duszę, w boską część. Człowiek jest boski. Nic, bo człowiek zaczął dzielić. Zaczął to wszystko dzielić. Siebie oddzielać. Różyć, ludzi dzielić. Na lepszych, na gorszych, na takich, siakich, srakich, owakich. To jest niebiblijne pojęcie. Szukanie boskiej części człowieku. Bo to tak samo jak ksiądz.
zepsuje, kiedyś w średniowieczu też badali na czubku szpilki potencjał diabła. No to więc ja jako elektryczka mi w to graj. Proszę bardzo, na czubku szpilki największy jest przecież potencjał elektryczny. Ale żeby to chodziło o jakąś nieśmiertelną duszę, duch czy tchnienie czy co, to nie ma sensu. Bo są trzy pojęcia w języku hebrajskim. Dusza, czyli ogólne, czyli istota żywa, nefesh, hebrajskie słowo ruach, czyli duch, jako nie ma tej świadomości, to nie jest postać, to nie jest osoba, to jest pojęcie. Duch unosił się nad powierzchnią wód, czytamy w Biblii. A tchnienie to jest coś, co przy powstawaniu potrzebne było, jak człowieczek mały się rodzi, trzeba dać mu tchnienie, czyli klapsa, aby, mając ducha, gdy się urodził, był duszą. Jasne? Bardzo proszę. Dla nas chciał najlepiej. Nie gmatwać, nie kręcić, nie kłamać, bo proszę Państwa, Chazarowie pożydowscy, wszelcy tacy, którzy jedni drugich naśladowali, zresztą cały czas, proszę Państwa, w tym kanale edukacyjnym mówimy o oszustwach, o naśladowaniu, o udawaniu, że zawsze, jak już ci katolicy jako nominalni chrześcijanie byli już bardzo znieprawieni i źli, i te praktyki i nauki były już nie te i ta dusza już powstała, od Platona przyszła. No bo człowiek jest duszą, no to trzeba o tym mówić, żebyśmy mogli wrócić do źródeł. Ale jeżeli tutaj przyjdzie taki wariat, który zacznie mówić, jakie on ma tytuły, a jakich nie ma, a głupoty gada, to po co nam to jest potrzebne, prawda? Wtórny analfabetyzm. Wróć człowieku do Biblii. Dziadu, zacznij czytać Słowo Boże. Proszę Państwa, ja, żebym nie głosiła Słowa Bożego, to po co ja miałabym chodzić i głosić. Jakieś głupoty o duchu, o jakiejś cząstce, która rzekomo gdzieś tu w człowieku jest. Potem się ulatnia, potem zaczęli ludzi ważyć przed śmiercią i po śmierci, żeby ocenić, ile waży ten duch, który się unosi. No całkiem parodia. Głupota, głupota. Marta Dobosz zawsze mówi, że to musi być jakaś głupota. Marta Dobosz zawsze mówiła, że to musi być jakaś głupota. Jest decydentem, jest tym, który dodaje, decyduje. Ale że w ogóle to kefede euro koncita Barbie Baby Landstrom Extra. To kefede euro koncita Barbie Baby Landstrom Extra. Zdają na inspiracje dobre i złe, ale to nie one ostatecznie decydują, jak Kościół uczy, że nie będziemy potępieni z powodu podszeptów pokus złych duchów i nie będziemy zbawieni z powodu podszeptów aniołów, bo ostatecznie decyzja należy do nas, natomiast inspiracje są zewnętrzne, dobre i złe, ale one nie usuwają naszej podmiotowości, naszej woli, naszej odpowiedzialności. To jest coś, co tykamy pierwszy raz i to jest bardzo ważne. Otóż istnienie innych bytów, fizyczne istnienie ich, pomimo że my nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, zostało zaniechane. Nikt już w to nie wierzy. A jeśli choć trochę wierzę, to znowu cała kultura nowoczesna próbuje wmówić ludzi, że magia, że... Zobaczcie, nawet bajki dla dzieci teraz są zwariowane, że można wpłynąć, robić. I ja dostaję mnóstwo pytań. Czy drogą jakąś magię można wpłynąć na to i na to i na to? Te byty istnieją. Kontakt między nami jest, ale nie dajmy się zwariować. Ale kontakt między kim? Między bytami a nami? Tak, bo my też jesteśmy bytem. To, że jesteśmy z gęstszej materii i widzimy się, to nie znaczy, że oni nie istnieją. I odwrotnie. Tak, są. Są kontakty, tak jest napisane w Starym Testamencie, tak jest napisane w Nowym Testamencie, tak jest napisane w Koranie. Są i ja myślę, że jakby tak tylko trochę naokoło na to spojrzeć, przecież jest powiedziane, że aniołowie są robione, są stworzone ze światłości, ze światła, prawda? Proszę Państwa, co za debil, co za głupi typ. Żydzi nie wierzyli w żadną duszę nieśmiertelną. Światłość, no to po prostu pogańskie zwyczaje, praktyki, że Żydzi przechodzili przez pogan. No to czy to się dziwić, ale Jahwe im zabronił. Nie brać, nie podbierać.
żadnych pogańskich zwyczajów nie naśladować. No ale oni przecież tam, gdzie nie byli, jak to Janek Witek mówi, wszystko musieli doprowadzić do ruiny i po prostu naśladowali to, wszystko brali. 02 01 05 73 14. Powtarzam numer konta 13 10 20 50 11 00 00 93 02 01 Nic 05 słychać, tylko słuchajmy, 73 14. Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze SWIFT, czyli SWIFT, myślnik B, PKO, PL, PW, pisane razem. Powtarzam, SWIFT, myślnik B, PKO, PL, PW. Chciałbym jeszcze, drodzy Państwo, odczytać dwa ogłoszenia, zaproszenia dla naszych słuchaczy z USA. Mianowicie pierwsze ogłoszenie dla Tilney Park i okolic. Otóż 25 lutego w niedzielę najbliższą, w czwartą, jest to czwarta niedziela miesiąca, rodzina Radia Maryja jak co miesiąc gromadzi się w kościele świętego Szczepana, aby modlić się w intencji ojczyzny, Ojca Świętego, Kościoła, Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz wszystkich słuchaczy i ofiarodawców. Msza święta będzie sprawowana o godzinie 1 po południu, a pół godziny wcześniej, przed mszą świętą, będzie modlitwa różańcowa. Zapraszamy serdecznie całą rodzinę Radia Maryja z Chicago i okolic na tę wspólną modlitwę i będzie tam również możliwość nabycia ciekawych publikacji o charakterze religijnym i patriotycznym. I tam nas zaprasza ojciec Zbigniew Pieńkos. I drugie ogłoszenie i zaproszenie do Pertamboy, to jest w New Jersey, na niedzielę również, 25 lutego, tam koło przyjaciół Radia Maryja, przy parafii świętego Jana Pawła II, 490 State Street w Pertamboy w New Jersey, zaprasza na w rocznicę pierwszych deportacji setek tysięcy Polaków na Syberię, zaprasza na mszę świętą oraz spotkanie. Msza święta rozpocznie się o godzinie 11 i będzie odprawiana w intencji deportowanych na Syberię, zarówno tych zmarłych, jak i tych jeszcze żyjących, aby jak najdłużej mogli mówić o tym, czego doświadczyli, o tym cierpieniu narodu polskiego. Również intencją tej mszy świętej będzie modlitwa w intencji ojczyzny i Radia Maryja. I po mszy świętej będzie jeszcze spotkanie w sali parafialnej, spotkanie z panią Danutą Babulą Chmielewską. Tematem spotkania będzie temat jest następujący: wspomnienia z deportacji na Syberię, życie tam i powrót do Polski w 1946 roku. Pani Danuta w lutym 1940 roku jako małe dziecko została deportowana wraz z rodziną na Syberię. Po dalsze informacje na temat tego spotkania w Pertamboy prosimy dzwonić do proboszcza ojca Waldemara i numer do ojca Waldemara 732 826 1395. Powtórzę raz jeszcze. 732 826 1395. Tyle, drodzy Państwo, ogłoszeń, zaproszeń zarazem, które do nas napłynęły ze Stanów Zjednoczonych, do naszych słuchaczy. I teraz, drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do modlitwy różańcowej. Będziemy rozważać tajemnicę pierwszą radosną zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zapraszam, aby podać intencje, które chcemy włączyć w tę naszą modlitwę. Ja podam teraz intencje nasze stałe. Modlimy się za całą naszą ojczyznę, za wszystkich nas, Polaków, o miłość wzajemną, o roztropność, o mądrość. Modlimy się za naszych chorych, tych w domach, w szpitalach i hospicjach, o siły do dźwigania tego krzyża i również, jeśli Bóg tak chce, o łaskę zdrowia.
Polecamy tutaj ojca Jana, jego mamę, panią Józefę, panią Marię z recepcji naszego radia. Dołączamy intencje, które teraz będą tutaj wybrzmiewały na naszej antenie. Radio Maria, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Anna z Okwilu. Proszę ojca, pragnę dołączyć kilka intencji do różańca świętego. Pragnę się modlić o zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pani Czesławy Kantor. Pragnę się modlić za duszę świętej pamięci jej męża Edwarda, pana Edwarda Kantor, za duszę świętej pamięci pana Jana Kulach z Calgary. Pragnę się modlić za naszą ukochaną ojczyznę Polskę i we wszystkich intencjach, które mam w sercu. Bardzo dziękuję pani Joanno. Dołączamy te intencje, które pani teraz wymieniła. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Zapaść, szczęść Boże. I oczekujemy, drodzy Państwo, jeszcze na kolejne telefony zza oceanu do naszej modlitwy z intencjami. Halo, Radio Maria. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni Michał z New Jersey. Chciałem się dzisiaj modlić za łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla księdza Józefa Urbana. I za, chciałem się modlić za sybiraków wypędzonych i wysiedlonych z Kresów Wschodnich, za żyjących tam Polaków, za osadników i leśników i za tych potomków tych ludzi żyjących do dziś na nieludzkiej ziemi, za repatriantów, aby doczekali wreszcie sprawiedliwości, a za zmarłych, którzy tam zginęli, aby zostali zbawieni. To są moje intencje. Bardzo dziękuję, panie Michale. Włączamy te intencje. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Halo, Radio Maria. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja chciałem podać intencję do Radia Maria. Bardzo. Dziesiątki rulań. Tak, bardzo proszę. Mówi Józef z Desplej. Chciałem podać za Polskę, za poszana woni krzyża, za Kościół katolicki w Polsce posarowanie krzyża, za zmarłych moich rodziców, mojej żony, rodziców mojej żony, za Radio Maria, telewizję Trwam i za wszystkich ojców redemptorystów pracujących na całym świecie i za zakon redemptorystów, a szczególnie w Tuchowie i za naszą ojczyznę i za prezydenta i premier, tą ustępującą, co ustąpiła i tego, co teraz jest premierem. Bardzo dziękuję, panie Józefie. Tak. I za księdza kanonika Antoniego i księdza Juliana. Pięknie. I proszę, panie Józefie, o prowadzenie naszej modlitwy. Dobrze. Bóg zapłać, że mi ojciec zezwolił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego naszej Polski i cały zakon redemptorystów i Was, Ojcowie, w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas dodawaj. Za dusze w czyściu cierpiące wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać za modlitwę. Szczęść Boże, pozdrawiam Ojca i wszystkich Polaków w Polsce i tych, którzy się z nami modlili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Szczęść Boże, dobrej nocy. Boże, Panie Józefie. Dziękuję. Jutro spotkanie macie w Chicago. Czy tam Boże. Pan się wybiera może, Panie Józefie? Do Polski się będę wybierał. O, pięknie. No to... Chcę Was odwiedzić tam w Toruniu. No to koniecznie. Mogę wybierać i mogę do tej Polski dotrzeć. No to, a chciałem do Torunia się zaglądnąć tam do Was, Ojcowie kochani. No to grzechem byłoby, gdyby było inaczej, Panie Józefie. Zapraszamy serdecznie. No, mówię Ojcu Świętego, w Ziemi Świętej byłem, a w Toruniu nie byłem. No, no to teraz czekamy. Niech się Pan ubierze, bo u nas zima. Chciałem się modlić tam z Ziemi Świętej, ale mnie jeden człowiek nie dopuścił do tego, bo on na telefonie mi siedział. Szczęść Boże, Ojcze kochany. Szczęść Boże. Dobranoc. Do zobaczenia. Bóg zapłać z Bogiem.
teraz wysłuchajmy felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Przepraszam, spróbuj pomyśleć. I mówi do nas pan dr Krzysztof Kawęcki. „250 lat temu, 29 lutego 1768 roku, w miejscowości Bar na Podolu, szlachta polska zawiązała konfederację w obronie wiary katolickiej i wolności. Konfederacja zawiązana na ratunek ojczyzny skierowana była przeciwko Rosji i uległemu wobec tego państwa królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Stanisław August Poniatowski wprowadzał reformy na żądanie Prus i Rosji, między innymi przyznanie politycznych praw protestantom i prawosławnym. Dla wsparcia tych reform do Rzeczpospolitej w 1767 roku wkroczyły wojska rosyjskie. Oficjalnym powodem była obrona praw dysydentów, kalwinów, luteranów, prawosławnych. Obradujący pod kontrolą wojska rosyjskiego tzw. Sejm Delegujący uchwalił prawa kardynalne, gwarantujące m.in. wolną elekcję, liberum veto, prawo do wypowiadania posłuszeństwa królowi. Gwarantem praw kardynalnych była caryca Katarzyna II. Następnie Rosjanie doprowadzili do podpisania traktatu o wieczystej przyjaźni między Rzeczpospolitą i Rosją. W reakcji na te wydarzenia zawiązana została Konfederacja Barska. Celem było uniezależnienie się od Rosji, której konfederaci wypowiedzieli wojnę. Konfederacja objęła swoim zasięgiem całe ziemie Rzeczypospolitej. W walkach po stronie konfederatów wzięło w sumie udział około 100 tysięcy ludzi. Stoczono około 500 potyczek. Konfederaci mieli przeciwko sobie wielką armię rosyjską, wojska królewskie i bunt kozacki. W miejscowości Humań chłopi ukraińscy wymordowali kilkanaście tysięcy szlachty, księży katolickich oraz Żydów. Mordowano także kobiety i dzieci. Konfederacja ogłosiła akt detronizacji króla i podjęła nieudaną, wątpliwą moralnie, próbę porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Spowodowało to, że część szlachty odsunęła się od konfederatów. Konfederacja Barska to jedno z tych wydarzeń w naszej historii, które trudno ocenić jednoznacznie. Z jednej strony była przykładem miłości Boga i ojczyzny, z drugiej wyrazem całkowitego braku oceny szans powstania i umiejętności wojskowych jego przywódców. Konfederaci wyrażali swoje przywiązanie do wiary. Ich wizerunkiem stały się sztandary z Matką Boską Królową Polski, krzyże, różańce, które nosili na piersi, sztandary z wizerunkami świętych, śpiewy pieśni religijnych. Jednym z duchowych przywódców Konfederacji był przeor karmelitów w Barze ksiądz Marek Jandałowicz, bohater poematu Juliusza Słowackiego, ksiądz Marek. Konfederacja Barska stała się przykładem dla XIX-wiecznych powstań Polaków. Niestety Konfederacja upadła, gdyż nie miała realnego celu strategicznego, a dysproporcja sił była ogromna. Konfederacja Barska, jak zauważają niektórzy, miała bardziej charakter pobożnej pielgrzymki patriotycznej niż operacji wojskowej. Niezależnie od oceny, stała się znaczącą częścią naszej historii i tradycji narodowej. W kręgach opozycji antykomunistycznej lat 70. ubiegłego stulecia tradycja Konfederacji Barskiej powróciła dzięki popularnej w tych kręgach pieśni konfederatów „Nigdy z królami nie będziemy w aliansach”. Z pierwszego aktu dramatu Juliusza Słowackiego, ksiądz Marek, która była parafrazą oryginalnej pieśni konfederatów barskich. Oto wybrane fragmenty. „Nigdy z królami nie będziemy w aliansach.
nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę wstanie. Nie złamie nas głód ni żaden frasunek, ani schołdują żadne świata hołdy, bo na Chrystusa my poszli werbunek, na Jego żołdy. Mówił do nas dr Krzysztof Kawęcki, a był to felieton z cyklu Spróbuj pomyśleć. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, za tych kilka nocnych godzin. Dziękuję szczególnie tym z Państwa, którzy zechcieli podzielić się swoimi doświadczeniami. Tematem naszych rozmów był ból zranienia i radość przebaczenia. Mówiliśmy o tym i takie też były telefony, świadectwa, nasze rozmowy. Bardzo osobiste i bardzo piękne, za które Państwu jeszcze raz gorąco dziękuję. Niech ten nowy dzień, który przed nami, niedziela, Dzień Pański, druga niedziela Wielkiego Postu, będzie dniem dobrym i błogosławionym. Niech nam teraz wszystkim Bóg błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Oraz jeszcze Państwu dziękuję, kłania się Państwu ojciec Witold, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.
zegarach w Polsce jest godzina trzecia. Radio Maryja, katolicki głos.